Wybiła godzina 21, próbne połączenie się udało, a teraz już jedziemy z hashtag Agata się kręci. Kochani, dzisiaj w naszym programie będziemy rozmawiać o czymś, co jest bardzo trudne, a mianowicie o pieniądzach. Tak się składa, że pieniądze w Polsce są zawsze tematem tabu, bo o pieniądzach nie wypada dyskutować, nie wypada walczyć o to, żeby na przykład dostać podwyżkę, nie wypada o to walczyć, żeby zarabiać więcej, albo wypada walczyć, ale nie wypada o tym mówić. Pieniądze są jakimś takim bardzo niewdzięcznym tematem, a tak naprawdę money makes the world go round, czyli to pieniądze kręcą światem. I sami doskonale wiemy, jak bardzo są nam potrzebne do wszystkiego, co najbardziej podstawowe, a także do realizowania marzeń. A więc postanawiam dzisiaj rzucić na stół temat pieniędzy jako temat, który dotyczy absolutnie każdego z nas. Bo któż z nas nie chciałby i która z nas nie chciałaby mieć męża milionera? Która z nas przynajmniej choć przez chwilę o tym nie marzyła? A któż z nas nie chciałby zarabiać dużo, bardzo dużo albo jeszcze więcej, fajnie umieć inwestować, dostawać przyjemne informacje, że właśnie w banku rośnie kwota pieniędzy odłożonych na koncie, albo przynajmniej tak zarządzać budżetem domowym, żeby zawsze na wszystko wystarczało, albo po prostu zarabiać choć trochę. Od czego to tak naprawdę zależy, że jednym ludziom wychodzi biznes, a drugim nie? W czym są od nas lepsi, jeśli są, albo jakie są ich cechy, które sprawiają, że zdarza się to coś, że po prostu potrafią zarabić pieniądze? Jeden z najsłynniejszych i chyba najbogatszych ludzi na świecie, Warren Buffett, powiedział, że żeby zarabiać pieniądze, trzeba o nich myśleć cały czas. Czy to jest prawda? Za chwilę się dowiemy. Facet, z którym połączę się za chwilę, a zapraszam Was bardzo serdecznie na tę rozmowę, bo naprawdę nieczęsto o takich sprawach rozmawiamy. Facet, z którym połączę się za chwilę, uwaga, urodził się w miejscowości Nędza, a więc z nędzy do pieniędzy. Tak zresztą o sobie mówi. Jest jednym z najbogatszych ludzi w kraju i przede wszystkim, co najważniejsze, jego firma w tej chwili zatrudnia ludzi. Epidemia i cały kryzys związany z koronawirusem sprawiły, że to właśnie jego firma zaczęła dawać ludziom pracę. On wręcz wysyłał ogłoszenia o to, aby zgłaszać się do niego do pracy. I dzięki temu musiał kompletnie zmienić profil swojego biznesu i poszerzyć horyzonty i dzięki temu otworzyć się na zupełnie nowe wyzwania. Na pewno wiecie, czym są paczkomaty. Na pewno kojarzycie firmę InPost. Ale nie wiem, czy znacie pana paczkomata, czyli Rafała Brzoskę. Łączę się z nim, mam nadzieję, że już jest. Witam serdecznie, dobry wieczór. Cześć Rafał, dobry wieczór. Przede wszystkim to dla nas, wiesz, wielki zaszczyt, że w programie Agata się kręci. Pojawia się gość tego formatu, co ty, ale myślę, że ponieważ pojawiały się tu przeróżne gwiazdy, Andrzej Seweryn, Daniel Olbrychski, każda z nich, Krystyna Janda, Mariusz Szczygieł, czy twoja wspaniała żona Omena Mensak, mam poczucie, że dla każdego z Was jest tutaj miejsce, a Ty właśnie jesteś gwiazdą w biznesie, bierz to i pięknie błyszczysz. Warren Buffett, którego uwielbiam i o którym oglądałam niedawno film dokumentalny i którego książkę czytałam, powiedział, że jeżeli nie wiesz, czym są diamenty, najlepiej zgłoś się do jubilera. Mówi się, że diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety. Zgadzam się, nie mam nic przeciwko, żeby mieć ich bardzo dużo, nie mam żadnego, ale niewiele o nich wiem, a na pewno niewiele wiem o biznesie i o robieniu pieniędzy, więc zgłaszam się do jubilera, czyli do Ciebie. Mam nadzieję, że nam trochę w tym pomożesz. A więc witaj w naszym jubilerskim sklepie i wybieramy się teraz na poszukiwanie diamentów, czyli tego, o czym każdy marzy, bogactwa. Powiedz, jak to się robi? Ale tu w ogóle wybrałeś zły adres. Zupełnie szczerze wybrałeś zły adres. No przepraszam, z nędzy do pieniędzy. Nie, po pierwsze to nie jest moje ulubione zdanie, to akurat jeden z tytułów w prasie, tak niefortunnie. Urodziłem się faktycznie w gminie Nędza, ale w mieszkaniu Zawada Książęca i wcale się tego nie wstydzę. Nie, to jest właśnie wspaniałe, to jest w ogóle tytuł na film. No, czy ja wiem. Dobrze, wracając do tematu, moi kochani, jest
Także pieniądze to jest jakiś cel, do którego się dąży. To znaczy, ja powiem szczerze, miałem bardzo krótki okres w swoim życiu, gdzie rzeczywiście tak myślałem o tym celu głównym i prawie zawsze źle się to kończyło. Jak obserwuję swoich kolegów w biznesie, gdyż niestety biznes cały czas jest zdominowany przez mężczyzn, to bardzo wielu niestety myśli tylko przez pryzmat tego, ile ma na koncie albo ile będzie miał więcej na koncie i psuje humor dnia to, że kolega kupił większego jetta. Ale Rafale, bo teraz mówisz o tym, że oni myślą przez pryzmat tego, co mają. Ale ja słyszałam taką opinię, że właśnie, żeby osiągnąć sukces w biznesie, czyli zarobić duże pieniądze, nieważne w jakim celu, ale żeby zarobić duże pieniądze, trzeba o nich cały czas myśleć. Czy ty Prawda, się z tym zgadzasz? właśnie próbuję to powiedzieć, że cała moja kariera zawodowa, właściwie biznesowa, składa się z bardzo dużej liczby porażek. I te porażki, chyba jest ich więcej niż sukcesów. Na szczęście to co robię, te porażki, czyli sukcesy, ważą więcej. I to nie dlatego, że myślę o pieniądzach, tylko myślę o biznesie, o imposcie, o paczkach, jako swojej misji, swoim produkcie, swoim ukochanym dziecku, które chcę, by rosło. A pieniądze przychodzą dopiero później. Najczęściej w momencie, w którym przestajemy o nich myśleć, przychodzi ich najwięcej. Czy w Dlatego Twoim domu rozmawiało się o pieniądzach, w Twoim domu rodzinnym? rozmawiało się najczęściej od starcza do ostatniego dnia miesiąca, bo moi rodzice, ja pochodzę z robotniczej rodziny i moi rodzice ciężko pracowali. Ojciec własnymi rękami wybudował dom, mieszkaliśmy na wsi, więc pieniądze były czymś w kategoriach właśnie nie do zdobycia. I szczerze, że pewnie przez pryzmat tych rozmów ja zawsze miałem ambicje, żeby zrobić coś naprawdę dużego, żeby zrobić coś, czego nikt jeszcze nie zrobił. I tylko to myślenie w tych kategoriach. Oczywiście, skłamałbym, gdybym nie myślał o rzeczach materialnych, ale one zawsze przychodziły jako efekt tak naprawdę uboczny robienia czegoś. To jest w ogóle moja filozofia życia, inwestowania, pomnażania pieniędzy, nie w kategoriach, by skupić się na pieniądzach, ale by one były właśnie jak największym efektem ubocznym robienia rzeczy z pasją. Kiedy poczułeś, że chcesz zrobić coś wielkiego? W liceum czy na studiach? Nie, no co ty? Pamiętam, gdy mówię, że marzy mi się kiedyś dom z basenem i najlepiej, jak będziemy mogli basen tuż po domu na wsi. Kompletna utopia. Miałem wtedy ile? 12 lat, więc to był koniec lat 80., początek 90., ale wiedziałem tak naprawdę, że chcę zrobić coś naprawdę dużego. I gdy. Ale co to znaczy, chciałam zrobić coś naprawdę dużego? Takiego, o czym będzie, o czym w czym zapisać, chociaż odrobinę w historii, jakimś kawałku, tak? Ja czytałem w tamtych czasach prasę amerykańską i nie ukrywam, że marzyło mi się, żeby kiedyś być na okładce Newsweeka czy Forbesa. I to są rzeczy, które powodują, że masz jakąś wizję. W ogóle nie myślałem, że była jasność o tym, że bogatym, ponieważ zawsze byłem ambitny, dobrze się uczyłem i dla mnie stawianie sobie wysoko poprzeczki i osiąganie poszczególnych celów było już to była dla mnie funkcja sukcesu tak naprawdę. Rafale, powiedz, dlaczego w Polsce i nie wiem, czy w innych krajach też, ale szczególnie w Polsce, temat pieniędzy jest zawsze tak trudny, jest tematem tabu. Powiedz, dlaczego wstydzimy się mówić o pieniądzach? Myślę, że to dlatego, iż generalnie jako nie chciałbym powiedzieć, że naród polski, ale niewątpliwie przez komunizmu nie nabyliśmy szacunku do pieniądza, nie nabyliśmy szacunku do uczciwej pracy. Trzeba mieć znajomości, żeby dostać talon na malucha czy talon na mieszkanie. Niestety kultura posiadania, tworzenia biznesu, pracy, zarabiania pieniędzy. Niestety jest nam daleka od tej w zachodniej Europie, a nie daj Boże w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście to jest niestety prawda. W naszym przypadku, mówię o Polsce, niestety to jest negatywny w większości przypadków. To się powoli zmienia, że to jest kwestia zmiany pokoleń. Czy uważasz, że nadal jest przekonanie? O, widzę, ktoś tam wlazł. Kogo ja tam widzę? A, Omena, mamy takie same szlafroki.
Ja mam taki sam szlafrok, też polarowy w białe groszki. Tak, tak. Już, kochanie, to jest pyk. A Omena zapomniała o komputerze dla siebie. Ja ułożyła właśnie naszego malucha i teraz idzie pracować. No. No, pamiętam, jak ty podszedłeś do niej, kiedy Omena była bohaterką mojego programu, tak. Powiedz, fajnie jest być mężem Omeny? Wiesz co, to jest, to się zawiera w bardzo dużej i szerokiej przestrzeni. To jest kwestia partnerstwa, zrozumienia, wspólnoty biznesowej innej, więzy krwi, które połączyły nas w postaci naszego owocu wspólnego, czyli Senka. To są, nie, to jest w ogóle super energia. Nie na to, słuchaj, nie mamy tyle czasu, żeby o tym opowiedzieć. No, po prostu. Ale zmieniło się bardzo twoje życie, prawda? Dzięki temu, że jesteś z Omeną. Myślę, że dojrzeliśmy oboje do takiego stwierdzenia, że wiemy, czego na pewno nie chcemy, a to jest najważniejsze, bo jak wiesz, cała reszta jest tą pozytywną częścią. Omena wprowadza kolor i to dosłownie, bo jest postacią symbolicznie również bardzo kolorową. Powiedz, czy ciebie nie męczą te kolory Omeny, czyli praca w showbiznesie i praca w telewizji, wyjazdy i to wszystko, co dzieje się wokół jej życia. Czy nie jest tak, że ty potrzebujesz skupienia na sobie jako wielki pan prezes? Nie, powiem ci szczerze. Trafił swój na swego, ponieważ naprawdę potrafimy znaleźć po pierwsze balans w tym, co robimy zawodowo, czyli biznesowo, a w przypadku Omeny w kilku innych obszarach, nie tylko biznesowych, a po drugie, tak jak powiedziałem, my już naprawdę chcemy wspólnie, a czego nie chcemy i to pomaga, to zdecydowanie, słuchaj, energetycznie jesteśmy idealnie. Co najbardziej szalonego zrobiłeś z Omeną? O jest, czego nie zrobiłem, no. Trudno to wartościować, naprawdę. Robiliśmy wiele bardzo różnych rzeczy. Zawsze zadajemy sobie pytanie, czy wyjątkowego to, czy ty już to robiłaś, robiłeś. I oczywiście najbardziej nas cieszy to zaskoczenie, że wyobraź sobie, że nie. To są właśnie tego typu rzeczy. No. Randka na dachu, no po prostu. Nie na dachu, a my ją sobie zrobiliśmy, wiesz, wyjściem przeciwpożarowym gdzieś tam z tyłu. Wow. I tak dalej, zachód słońca, no na przykład. Wróćmy do spraw związanych z finansami. Bardzo trudno jest czasami złapać balans między zarabianiem pieniędzy a harmonią w domu. Kiedy pchasz taką gigantyczną machinę, jaką jest twój impost, to na pewno to pochłania bardzo dużą część twojego życia, bo trzeba czasami pracować od rana do wieczora. Jak łapiecie ten balans? Wiesz co, ja jestem bardzo zadaniowy. To znaczy tak, potrafię sobie wyznaczyć główne cele, które muszę dowieść, muszę ogarnąć i w momencie, w których je ogarniam, ja już pracowałem godziny na dobę, na gruźlicy i tak dalej. Przeszedłeś przez to? Tak, tak. Były pierwsze lata mojego biznesu i powiem szczerze, że taka lekcja, później jeszcze wiele problemów, perturbacji, prawie upadłość firmy 3 lata temu, to wszystko uczy takiej pokory, że uwierz mi, gdy się zastanawiasz, żeby nie zastanawiasz, tylko zastawiasz swój dom, żeby wypłacić pracownikom pensję, albo musisz zdecydować, 2 czy 3 tysiące pracowników zwalniasz, a które 6 tysięcy miejsc pracy starasz się ocalić i stoisz przed takim wyborem, to uwierz mi, nie myślisz wtedy absolutnie o pieniądzach i jedyne co, żałować pewnych swoich kroków, które się podjęło, a których się nie podjęło. I to w ogóle przewartościowuje myślenie o biznesie, a później, jeżeli wychodzi do takiego i okazuje się, że te trudne decyzje, które podejmowałeś, były słuszne, i dzięki temu dzisiaj jesteś w tej sytuacji, że zatrudniasz, a nie zwalniasz, to ponownie jest jakaś lekcja, tak, która pokazuje, że ta pokora sprzed kilku lat i lekcje, których się nauczyłem, zdecydowanie dzisiaj procentują na plus. I w każdym biznesie, w każdym zarabianiu pieniędzy, ważne, czy mówimy o stomatologu, o artyście, czy aktorze, czy biznesmenie,
Takie myślenie zawsze prowadzi do dobrego końca. To moje. Teraz wiele firm stoi przed tym dylematem, który ty miałeś w 2015, czy to był 2014 rok, prawda? Przełom właściwie 2014 i 2015, kiedy firma InPost miała poślizg związany z funkcjonowaniem. Powiedz, jak podejść do tego kryzysu, który teraz się pojawił, którego nikt się nie spodziewał i którego nikt w żaden sposób, no, w najśmielszych snach sobie nie wyobrażał? Tak, to znaczy ja nauczyłem się przez te kilkanaście lat biznesu, właściwie to więcej, 21 lat, nauczyłem się jednego. W sytuacjach, w których pod ścianą najgorszą rzeczą jest panika, panie, psychiczny dół, który powoduje, że nie jesteś w stanie już nawet racjonalnie myśleć. Ja jestem klasycznym skorpionem, to znaczy w momencie, w którym wiem, że muszę się wycofać i nie jestem w stanie pokonać mniejszego przeciwnika, przeciwności losu, tego, co cię spotyka i właśnie tak dziś bardzo wielu przedsiębiorców taki ma, to naprawdę zastanów się, co możesz zrobić, żeby, no żeby zrobić to inaczej, że to, że dzisiaj bardzo wiele firm, ja podawałem w ostatnim wywiadzie taki przykład, w którym firma, która zajmowała się dowozem turystów na lotnisko, luksusowymi Mercedesami, bagażowymi, ale takimi właśnie dostosowanymi do przewozu 8-9 osób, z dnia na dzień możliwości zarabiania jakichkolwiek. I robili tylko i wyłącznie to. I właściciel tej firmy zgłosił się do mnie i powiedział, że on jest gotowy wymontować wszystkie siedzenia z tych luksusowych Mercedesów, żeby dla nas wozić paczki przez ten okres, kiedy nie jest w stanie świadczyć usług dla pasażerów, bo lotniska są zamknięte. I tak zrobił. Duża firma autobusowa na Podkarpaciu stanęła z dnia na dzień. Pan wozi dla nas, daje zatrudnienie swoim kierowcom, zarabia, utrzymuje. Na powierzchni. I to są kluczowe tak naprawdę decyzje, które każdy przedsiębiorca w takich czasach jak dzisiaj powinien sobie naprawdę zadać. Czy liczyć na państwo? Odpowiedź moja jest nie, nie liczyć na państwo. Absolutnie jestem żywym przykładem, że nie należy liczyć na państwo, no chyba, że się prowokuje jakieś kontruderzenie w drugą stronę. To rzeczywiście można przyspieszyć swoje samobójstwo, ale trzeba liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Trzeba, w którym miejscu jest dziś. I on będzie zmierzał. Dzisiaj wszyscy mówią, że e-commerce jest kluczem. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest w online, nie sprzedaje w online, sprzedaje w e-commerce, a sprzedaje wyłącznie w fizycznych, już popełnia błąd. Ma gonić ten czas. I to są lekcje, którego czasu tylko i wyłącznie można wyciągnąć i od razu przetestować. Niestety, ale zawsze jest to lepsze niż nierobienie niczego i siedzenie i czekanie na to, co się wydarzy. No bo zobacz, Rafale, czy kiedykolwiek przypuszczałeś, nie wiem, 10, 5 lat temu, że będziemy rozmawiać właśnie w ten sposób, że nie będzie to wywiad w telewizji, tylko będzie to ta forma rozmowy. To jest taki e-commerce, to jest taka nasza e-telewizja, która okazuje się mieć wielką siłę. Absolutnie się zgadzam. Jestem wielkim orędownikiem nowoczesnych technologii, social mediów, a zwłaszcza nietradycyjnych mediów. Jestem przekonany, że ta sytuacja, w którą mamy dzisiaj do czynienia, ona jeszcze bardziej przyspieszy ten trend socjalizacji mediów, tak naprawdę, mediów profilowanych, mediów tworzonych pod konkretne gusta użytkowników. Jesteś tego żywym przykładem. Tak, masz wierną swoich fanów, właśnie. Ktoś Zniknęło. do ciebie dzwonił pewnie albo coś. I to jest tak naprawdę. I to jest tak naprawdę klucz, aby móc w tych szansach rynkowych, które dzisiaj się pojawiają, umieć się odnaleźć i zacząć prowadzić być może swój biznes zupełnie inaczej. Może trzeba otworzyć zupełnie nowy rozdział w swoim życiu i założyć nową firmę, która robiła coś dokładnie innego. Rafale, dla ciebie ta sytuacja okazała się być, no, nieoczekiwanym w ogóle zwrotem akcji, bo twoja firma nagle musiała zacząć pracować w takim przyspieszeniu jak przed świętami Bożego Narodzenia. Nie spodziewałeś się tego i można powiedzieć, że dla jednych jest koronawirus absolutnie biznesowym wyrokiem, ekonomicznym wyrokiem, a dla innych jest niesłychaną możliwością. To ty szukałeś ludzi do tego, żeby podjęli pracę u ciebie w firmie, podczas gdy inni zwalniali ludzi.
Jak się w tym odnalazłeś? Bo trzeba było działać natychmiast. Powiem szczerze, że mam tak wspaniały zespół, że duma rozpiera, ponieważ budowałem wokół siebie naprawdę grupę ludzi, która myśli tak jak ja. To nie jest łatwe. Znaczy nie jest łatwo nadążyć za brzoską. To jest generalna zasada, że niestety jestem parę kroków przed teraźniejszością. I zrobiliśmy dwie rzeczy. Po pierwsze, zabezpieczyliśmy swoich pracowników, to my już pandemia się rozkręciliśmy, kilkaset tysięcy maseczek na stanie, jeżeli swoich kurierów, pracowników, wiedząc, że to będzie krytyczne. Obserwowaliśmy to, co się dzieje w Chinach i nie bagatelizowaliśmy tego, to po pierwsze. Po drugie... Czyli działaliście na własną rękę? Zdecydowanie i znacznie wcześniej. A druga rzecz, przygotowaliśmy się na scenariusz totalnej katastrofy, takiej, w której paczkomaty, paczki, to wszystko stanie. Po prostu cały przemysł, handel, w tym internetowy stanie. I policzyliśmy, na jak długo nam wystarczy środków, by przetrwać okres, w którym nie dostarczymy ani jednej przesyłki. Czyli stworzyliśmy... Jaka była perspektywa? Możesz powiedzieć szczerze? W części 8 miesięcy, czyli ten bufor, który wytworzyliśmy wewnętrznie, pozwalał nam przetrwać 8 miesięcy w sytuacji totalnego zera, jeżeli chodzi o przychody. Jak również ale tak się nie stało. Tak się nie stało, oczywiście, tak się nie stało. To nas zaskoczyło, nie ukrywam. Okazało się, że kanał online nowy jako jedyny będzie zapewniał tak naprawdę funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwu. I to spowodowało, że z dnia na dzień zmierzyliśmy się z wolumenami przesyłek większymi o 100%. Tak? Znaleźliśmy się w sytuacji... Wiesz, no to jest historia taka, o jakiej może sobie tylko przedsiębiorca, właściciel, szef firmy pomarzyć. No, wyobrażam sobie taką scenę w filmie. Gość ma całkiem niezłą firmę, miał z nią kłopoty, firma upadała, podnosiła się, no i facet ma taki sen, a jakby tak była taka globalna zaraza i nas by tutaj też to dotknęło i ja bym wtedy mógł zatrudnić 10 razy tyle osób i rozwoziłbym im tak, jak przed świętami Bożego Narodzenia, zatrudniałbym i by wszystko urosło, podczas gdy inni właśnie giną wokół. Jako przedsiębiorcy. To z jednej strony musi być no, ekscytujące, bo to jest taki moment dla ciebie bardzo zwrotny w firmie. Nie, po pierwsze, wiesz, mnie wrobić stworzenie koronawirusa, nie maczałeś. Nie maczałeś w tym? To nie twoją przesyłką przyszedł do Polski z Chin koronawirus? Daj sobie, że nie, więc tutaj nie trafiło. A po drugie, że te lekcje w przyszłości, te trudne lekcje, które dostałem w przyszłości, naprawdę trzymaj. Jestem ostatnią osobą, która cieszy się z sytuacji, w której inni toną, a ja płynę dalej i płynę jeszcze szybciej. Dlaczego? Nie chodzi o to, żebyś ty się cieszył z tego, jak przeżywają ten kryzys inni, tylko jaka to jest szansa dla ciebie? Znaczy to jest szansa, której ja nie zamierzam zmarnować. To jest oczywiste i już tę szansę konsumujemy, ponieważ mój apetyt na wzrost w Polsce, na wzrost za granicą. I co się okazało, że pandemia pomogła również w Wielkiej Brytanii, który powiedzmy sobie szczerze, wegetował przez ostatnie 6 lat. Dzisiaj Wielka Brytania jest dla mnie największą szansą. Myślimy o Włoszech i Francji. Także absolutnie chciałbym na tej fali płynąć. Chciałbym, by jedna z nielicznych polskich firm rzeczywiście na szeroką wodę na koronawirus wypłynęła, pokazując, że każde zagrożenie jest szansą i każda katastrofa rodzi zupełnie nowe życie, nowe biznesy i nowe szanse. Ty miałeś już troszeczkę uzbrojoną wyobraźnię w to, co może się wydarzyć, ponieważ przeżyłeś parę takich upadków, dosyć bolesnych, wiedząc, no, czym to pachnie. Powiedz, czy ta lekcja wtedy, kiedy upadałeś, kiedy InPost przechodził kryzys, czy ta lekcja teraz ci się przydała? No to jest de facto, tak jak powiedziałem, początek wielkiej nauki, której ja uważam, że nie zmarnowałem. I właśnie lekcja sytuacji sprzed 3,5 roku, gdzie byliśmy na krawędzi bankructwa i kilka razy miałem wniosek o firmy na biurku i za każdym razem odprawiałem, mówiąc, że jeszcze tydzień, jeszcze dwa, jeszcze dajmy sobie. Jak to zniosłeś, Rafał? To musiało być okropne dla ciebie.
dla takiego, wiesz, walecznego gościa, jakim jesteś? Powiem ci szczerze, ja mam tą, myślę, olbrzymią zdolność z taką skorpionią niepoddawania się i walki do końca. Przeformatowania sobie w głowie pewnych kwestii, zmiany na 3 kroki do przodu i później konkretne kontrudery, już nie pozwala wrogowi przeżyć. I to jest bliskie mojemu sercu. O czym w biznesie nie wolno zapominać każdego dnia? O porażkach. O porażkach. Ja budzę się każdego dnia, zastanawiam, z której strony nadejdzie i to pozwala mi się oswoić z myślą o porażce, bo już raz musiałem się oswoić. Straciłem wszystko. To znaczy, nie jesteś w stanie spokojnie spać. Nie, nieprawda. Nieprawda. To jest, uwierz mi, to jest kwestia poukładania sobie w głowie sytuacji i że możesz naprawdę... Tak jak Omi bardzo często mówi, kochanie, nie ma. Ważne, że mamy siebie. I to jest dokładnie ta filozofia, która jest mi bliska. Jeżeli jesteś gotowa na porażkę, gotowa na to, że tracisz wszystko, to kontrariańsko jest dokładnie odwrotnie. Czyli zdobywasz wszystko i osiągasz sukces. Jakie są pieniądze, które chciałbyś zarobić? Ale to w ogóle nie to pytanie, uwierz. Ja, moje potrzeby są, nie są postawione na niskim poziomie, ale są znacznie niższe moich kolegów, rówieśników czy starszych kolegów. Co oznacza, że jestem przekonany, że ważniejsze jest nie jak, ale gdzie i z kim. I do tego akurat nie potrzeba wielu pieniędzy, więc nie mam absolutnie takiego celu. Bo już w życiu, zwłaszcza jako wytrawny, giełdzie, wiele razy liczyłem. Liczyłem wirtualne pieniądze na rachunku serskim. Co z tego? Dzień później, 2 dni później tracisz 30, 40, 50%. Po co liczyć? Po co liczyć? Pamiętasz ten moment, kiedy zarobiłeś pierwsze takie pieniądze, które pozwoliły ci zdobyć niezależność? No zrealizować jest. Swoje marzenia? Tylko to jest bardzo trudne, bo pierwszy taki miałem w liceum, gdy zacząłem zarabiać pieniądze. Po pierwsze składałem komputery, jeździłem na giełdę, składałem i... Ale przede wszystkim roznosiłeś ulotki. Nie, to było później, więc ja pytasz mnie, kiedy po raz pierwszy. Pierwszy raz składałem komputery na giełdzie i byłem DJ-em. To były 3 źródła mojego dochodu, które pozwalały mi absolutnie... Ach, to dlatego tak genialnie grałeś na urodzinach Omeny. No to był taki powrót do przeszłości. Tak, Omi kiedyś mówiła... To wszystko jasne, bo po prostu powiem szczerze, że byłeś najlepszym DJ-em, jakiego kiedykolwiek słuchałam. Przesadzaj, no. Nie, nie przesadzam, wiesz, no to nie jest łatwy fach. Siedziałem po nocach, żeby sobie odświeżyć tematy sprzed 20 lat. To nie było proste. Więc jeszcze raz powiedz o tych pieniądzach pierwszych. Pierwsze pieniądze to było liceum, kasa z handlu pirackim oprogramowaniem, które wtedy jeszcze było legalne. Komputerów, DJ-owanie i coś jeszcze? Tyle. Tyle. Powiedziałeś o tym mamie, kiedy zarobiłeś tę forsę. Mamo, mam kasę. Ale oczywiście, że tak. Wtedy już. Jak zareagowała? Wiesz co, moi rodzice byli zawsze bardzo dumni z tego, co jako dzieci rodzeństwa starszego w życiu dokonywaliśmy. Zwłaszcza ojciec był, bo już niestety nie żyje od kilku lat, ale był osobą, która potrafiła naprawdę fantastycznie doceniać moje pasje. Byłem, nie ukrywam, takim trochę pupilkiem taty, ale on zawsze wiedział, że mam swoją wizję i ja tą wizję będę realizował. Miałem być lekarzem, zacząłem interesować się giełdą, straciłem pieniądze rodziców, grając ich pieniędzmi, jedynymi, jakie mieli na giełdzie. Powiedziałem, że muszę to odrobić. Odrobiłem po... No tak, zajęło mi to 5 lat i powiedziałem, że muszę pójść na studia nie medyczne, ale medyczne, żeby odrobić te pieniądze, no bo przecież jako lekarz to nie ma, w tamtych czasach jeszcze nie było. Czyli motywacją było także to, żeby jakoś odrobić tę stratę, którą rodzice ponieśli przez ciebie. Tak, oczywiście, że tak, mimo że nie, bo absolutnie mnie tym nie winili, bo sami się na tym nie znali, więc powiedzieli, dobrze synu, poczytaj parę gazet i... No i taki był właśnie początek mojej przygody z ekonomią, z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. No a potem to już poszło, jak oddałem pieniądze, zacząłem zarabiać własne
wtedy już wiedziałem, że chcę zrobić coś naprawdę dużego, tak. I no tak powstał Integer jeszcze, czyli właściciel Impostu na trzecim roku studiów, dokładnie. I wtedy było roznoszenie ulotek, tak. Cały akademik roznosił ulotki w trakcie sesji. I co, i Brzoska był takim królem akademika? Byłeś tym, który nie rozdawał robotę? Jak to było, powiedz? To były takie oldschoolowe czasy. Słuchaj, no można zaopatrzyć się w inne rzeczy w pokoju, więc gdzieś tam od początku smykałka do biznesu była, kupowali całą pulę biletów na imprezę studencką na przykład, a później je sprzedawaliśmy za parę złotych więcej. Cena rosła im bardziej. To jest pan kombinator, no to jest, to wiesz. Nie, to był biznes, no kupić taniej, sprzedaż trochę drożej. Okej, okay. Ale powiedz, dlaczego tak jest, że tak kasa ludziom imponuje? Że mówi się, o, to jest koleś z kasą, ona na niego poleci. Skąd to się bierze? Wiesz co co, nam ta kasa daje? Co ona nam robi? Myślę, że smutną prawdą jest, ale no nie ma co zaklinać rzeczywistości. W dzisiejszym świecie pieniądze rzeczywiście dużo znaczą. Znaczy, znaczą wszystko. Znaczą wszystko, jeżeli mówimy o rzeczach materialnych. Faktycznie nie ma na świecie rzeczy, której nie można kupić, mając pieniądze. Oczywiście to, że one tam szczęścia nie dają i tak dalej, to jest i prawda. Wyobraź sobie, że masz kasę, a nie masz omeny i dziecka. Dokładnie, dokładnie tak. I bardzo wielu innych jeszcze rzeczy, których nie jesteś w stanie kupić, bo nie jesteś w stanie kupić a czasu, życia, emocji. I powiem ci szczerze, że jedna z mądrości omenki, o której mi mówiła, to gdzieś tam, no nie ukrywam, że 2-3 lata temu było nam naprawdę ciężko i spotykaliśmy się z ludźmi, którzy znacznie starszymi ode mnie, 15-20 lat starszymi ode mnie, znane nazwiska biznesu. I rzeczywiście było widać, że ten pieniądz w ich wykonaniu, w ich otoczeniu jest i mają gest, pokazując, że ten pieniądz. A on mi mówi tak, mnie oczywiście to frustrowało, nie ukrywam, a on mi mówi tak, kochanie, uwierz mi, że ten czy tamten pan oddałby ci wszystkie pieniądze za twój wiek. Wszystkie, żeby być w twoim wieku. Ja mówię, wiesz co, kochanie, jakie to jest, fajne. Jednak jesteś bardzo super. Mądry. No i zawsze patrzę w tych kategoriach. Super. Nic nie jest w stanie kupić ci czasu, który jest za tobą. Czy można jeszcze znaleźć pracę w Impoście, czy na razie nie przyjmujecie nowych pracowników? Jak zorganizowaliście rynek pracownika u siebie? Tak, jeżeli chodzi o... Mamy komplet, wam. Natomiast... Macie komplet. Komplet, ale wierzę, ale rekrutujemy bardzo wiele osób na menedżerskie, gdyż bardzo poważnie myślimy o kolejnym roku w naszej ekspansji międzynarodowej, tak jak powiedziałem, o kolejnych produktach ciekawych, które zachwycą Polaków, ale nie tylko Polaków, taką mam nadzieję. Więc ambicje przed firmą są ogromne. Tak jak powiedziałem, doskonały zespół, który jest tak zmotywowany, który chce zwyciężać, który tak jak ja podwyższę sobie poprzeczkę, czasami jak sobie podwyższę za słabo, to ja im daję jeszcze tam te parę... Ale powiedz, Rafale, ile paczek dziennie rozwozicie? Kochana, no nie mogę ci zdradzać takich szczegółów, bardzo szczegółach już, ale powiem ci, że w rekordowym dniu kwietnia mieliśmy 4 miliony przesyłek dziennie. Matko, to robi wrażenie. Listy, uwierz mi, to żebyście mogli sobie wyobrazić, to jest około 1000 tirów, które jednej nocy w 4 godziny je rozwozi do naszych oddziałów. Tysiąc nie byłeś przygotowany na to przecież. Nie spodziewałeś się, że to tak będzie wyglądać. Trzeba to było jakoś zorganizować. Rozumiem, że masz świetny zespół, ale to jest jakaś, nie wiem, całodobowa rekrutacja? Nie, to jest przygotowywanie się tak naprawdę do wzrostu przez ostatni czas, do takiego stałego wzrostu. Wiesz, jeżeli planujesz, rozplanowujesz swój bieg, wiesz, że to nie jest sprint na 100 czy 400 metrów, ale to jest minimum 3 kilometry, 5 albo 10 i wiesz, czyli wiesz, że biegniesz na 10 km, to nawet jak w jakimś momencie tego biegu musisz przyspieszyć, to masz już kondycję taką, że stać cię na to, by przyspieszyć nawet przez tą chwilę, a potem wrócić do tego. I no, my byliśmy na to gotowi, bo my po prostu od 3 lat mocno rośniemy.
Jak można znaleźć pracę w impoście? Jakie trzeba spełniać warunki? Jaka jest wartość firmy i kryterium, które stosujesz wobec ludzi, których przyjmujesz i rekrutujesz? Robiliśmy ostatnio badania zaangażowania w styczniu. 20% ponad średnią krajową i to jest wzrost o prawie 30 kilku punktów procentowych, bo byliśmy rok temu poniżej średniej. Co to znaczy, powiedz, bo ja nic z tego nie zrozumiałam. Ja jestem prostą dziewczyną z Mokotowa, artystką. Która bada pracowników, bardzo wiele parametrów. Ankieta jest totalnie anonimowa i odpowiadasz na pytania. Czy poleciłabyś swoje miejsce pracy komuś ze znajomych? Czy gdyby ktoś ze znajomych chciał się zatrudnić? Okej, rozumiem. Zbierają się, zbiera się te wyniki i jeżeli jest około 50%, czyli 50% pracowników jest zadowolonych, 50% najchętniej by zabiło swoją firmę, tak w skrócie można powiedzieć, to w naszym przypadku jest jakaś grupa osób neutralnych, to w naszym przypadku ten wskaźnik zaangażowania pozytywnego wynosił ponad 60 kilka procent, co jest, a taki maks polskie firmy osiągają na poziomie około 70%, a rok temu mieliśmy 30 punktów procentowych mniej, więc wykonaliśmy gigantyczny skok. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze cała polityka firmy jest nastawiona w tej chwili na pracownika, szukamy ludzi mega ambitnych, pracowitych, a to co ja mówię zawsze i to jest pierwsze pytanie, które pani pan myśli, paradoksalnie uwierzcie mi, to jest najtrudniejsze pytanie, na które najtrudniej odpowiedzieć, bo bardzo wiele osób przychodzi myśląc do pracy, do miejsca swojej pracy, po prostu pojawia się i znika. No. A w InPoście trzeba myśleć, trzeba być kreatywnym, ale też towarzyskim, z dobrym poczuciem do humoru i pozytywnym myśleniem o otaczającym nas świecie, czyli bardzo dobry zespół, bardzo pozytywnie, ambitnie myślących ludzi. Kurier roznoszący paczki w paczkomatach, tak? Do paczkomatów, no bo ktoś musi je dostarczyć, tam wsadzić, włożyć i tak dalej, tak? No to jest wasz kurier, dobrze to rozumiem? Tak. To jest przeważnie młody człowiek? To jest kobieta czy mężczyzna? Jaki jest profil takiego kuriera? Średnia wieku powiedziałbym między 35 a 45 lat. 85% mężczyźni, bo praca jest jednak ciężka. I 15% to kobiety, ale już na przykład w oddziałach naszych czy w sortowniach te proporcje są zupełnie odwrotne. Kobiet jest 60%, panów 40%. Zresztą zawsze osobiście najbardziej ceniłem pracowników i współpracowników płci pięknej za sumienność, solidność, poświęcenie, ale przede wszystkim lojalność. Kobiety są mega lojalne. Jeżeli w pracy, w miejscu pracy tworzy się kobiecie dobre warunki do pracy, do rozwoju też zawodowego, osobistego, to jest to najbardziej lojalny, najbardziej pracowity pracownik. A powiedz, czy boisz się takich konkurentów wielkich, gigantów, jak Amazon, jak AliExpress? Jak w starciu z nimi chcesz się uplasować? Bo oczywiście czytam w prasie, że przegoniłeś Amazona, tak? Ale... Nie. Dokładnie odwrotnie. My dla nich wszystkich pracujemy. To dzięki nam i Allegro, i AliExpress, i Amazon mogą osiągać w Polsce doskonałe wyniki sprzedaży, ponieważ dostawa towaru, ta fizyczna ostatnia część, najważniejsza. Mieć świetne opakowanie, świetny produkt, świetną cenę, dobrze go sprzedać. Ale jeżeli kurier tego nie dostarczy, zniszczy, zajmie to nie jeden dzień, ale tydzień, to cały ten twój piękny, unique experience po prostu znika. I dlatego ten proces jest tak ważny, dlatego dla dużych pracują najlepsi. I taka jest nasza misja, z nimi nie konkurujemy. Co mają zrobić ci wszyscy młodzi ludzie, którzy teraz są bez pracy i szukają tej pracy? Co byś im poradził? Młodzi, wykształceni, po studiach, znający nawet języki i nigdzie nie mogą znaleźć pracy. Jak podejść do tego? Tych ludzi jest bardzo dużo. Zawsze zastanowiłbym się nad tym, jaka jest moja, po pierwsze, silna strona, jakie mam silne strony i co w życiu chciałbym robić. Jeżeli te dwie rzeczy idą w parze, to już jest olbrzymi sukces, bo wtedy absolutnie trzeba dokładnie robić to, co chcemy w życiu robić i co jest tą silną stroną i szukać takiej pracy, która jest sprofilowana w tym zakresie. Jeżeli... No i wiesz, ci ludzie się odbijają od drzwi.
jednym z tych drzwi, nie wiem, jedne drzwi to są drzwi impostu, drugie drzwi to są jakichś innych firm i no i tak jak ty powiedziałeś, u ciebie skończona jest na razie rekrutacja, no bo był taki moment, że ogłaszaliście, że szukacie ludzi do pracy i pomyślałam sobie, jak to fantastycznie brzmi, że wydajecie taką szansę młodym ludziom, którzy nagle mogą z nicości znaleźć miejsce, gdzie po prostu znajdą forsę na chleb dzięki swojej pracy. No ale teraz się znowu odbijają. Zastanawiam się, jaką dać receptę takim ludziom młodym. Recepty. Ja może to brutalnie zabrzmi, ale uważam, że każdy, kto naprawdę chce znaleźć pracę, naprawdę chce znaleźć pracę, chce pracować, ma determinację, to na start znajdzie pracę. To nie będzie tak zwany dream job, to nie będzie to, co może chcielibyśmy robić, ale jeżeli się trafi na jakąkolwiek pracę, jeżeli się jej szuka, pracę legalną, nieuwłaczającą egzystencji pracownika, dalej, czyli normalną pracę, może nie najlepiej płatną, ale normalną pracę, to uwierz mi, że przejście krok dalej jest naprawdę prosty. On już później te masz jakąś stabilność i myślisz pozytywnie. Jak myślisz pozytywnie, to idąc nawet na jakąś inną rozmowę, no, ta pozytywna energia z ciebie bije. Nie jesteś w stanie sprzedać siebie, jeżeli nie myślisz pozytywnie. I najczęściej niestety ludzie, którzy historycznie od dłuższego czasu nie mogą znaleźć pracy, mają ten problem, że oni sami czują tą sytuacją i to jest zrozumiałe. Ta frustracja pogłębia ich generalnie złą energię, z którą idą do ludzi i każda rozmowa kwalifikacyjna nie zakończy się dobrze. Czasami naprawdę trzeba wejść do pokoju i uśmiechnąć się już połowę roboty. Na rozmowie kwalifikacyjnej. A Jeżeli. czy do ciebie się łatwo dostać jako do szefa? Masz kontakt ze swoimi pracownikami? Moja droga do mnie się po prostu wchodzi. Po prostu się wchodzi. No ale to wtedy nie mógłbyś pracować. Powiedz, jak to działa naprawdę? Ale nie naprawdę. Tak jest naprawdę. Jeżeli to są pracownicy, oczywiście nie mówię tutaj, że kurier z Olsztyna przyjeżdża i wchodzi do gabinetu. A mógłby wejść? Mógłby, to znaczy musiałby zgrać się czasowo. Bo akurat mogę mieć rozmowę albo gości. Ale jeżeli siedzę przy swoim biurku i pracuję, każdy ma zapukać, wejść, mam przeszklony gabinet, każdy wie, kiedy jestem, kiedy rozmawiam, kiedy mam wideokonferencję lub siedzę przy komputerze, zapukać. Nie ma z tym żadnego problemu. Jakie macie teraz scenariusze na rzeczywistość, która nas dopadła? Pozytywne. Pozytywne. Ja akurat jestem, głęboko wierzę w świat technologii. Wierzę, że technologia ma służyć ludziom, wszystkim. Z drugiej strony oczywiście mam też kasandryczne wizje tego, że świat technologii i maszyny po prostu nas zgładzą, jeżeli nie będziemy odpowiednio. Ale na dzisiaj uważam, że technologia zmienia pozytywnie świat. I uważam, że ten kryzys przyspieszy tą zmianę. Widać to już w wielu wskaźnikach ekonomicznych w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych w marcu i w kwietniu. Udział e-commerce'u w całości handlu wzrósł z 14 do 28%. 5 lat temu na konferencji w Londynie, gdzie miałem prelekcję, mówiłem, że moim zdaniem za 10 lat połowa handlu to będzie handel w sieci. Za 10 lat. Minęło 5 lat. Jesteśmy dzisiaj prawdopodobnie w punkcie zwrotnym, takim, gdzie 1/4 handlu przechodzi do internetu. I ten trend będzie już tylko, jestem przekonany, że przed 10-latką, czyli za 5 lat, przekroczymy 50%. To rodzi oczywiście olbrzymie możliwości. Ten zoom, to, że możemy teraz sobie rozmawiać, rozmawiamy. Technologia 5G, która za chwilę wprowadzi kolejne rewolucje, internet rzeczy. Która rodzi tak wiele kontrowersji. Tak, ale sięgnijmy pamięcią 10 lat wstecz. Czy podobne dyskusje nie były o technologii 3G? Czy 20 lat temu, gdy Centertel budował sieć komórkową analogową w Polsce, nie mówiono o tym, że przy masztach umierali po 2 latach? Słuchajcie, nie da się zatrzymać postępu technologicznego i można płynąć albo z nim w sposób mądry, albo pod prąd. Natomiast no, jeszcze nie A widziałem. czy teraz to, co się zdarzyło, nie jest właśnie taką
takim krzykiem, po to, żeby trochę zacząć płynąć pod prąd, że świat się zatrzymał po to, żeby zastanowić się nad tym, czy ten postęp technologiczny i to wszystko, co się dzieje, to jednak nie jest dla nas zbyt potężny rzut na ekosystem, na naturę, że człowiek się na nią rzucił i po prostu chce ją zniszczyć. Myślę o tym w takich kategoriach, że nie wirus, to krzyk Matki Ziemi, tak? Że człowiek może swoje miejsce, w którym mieszka, a ja mówię o technologii, tej mądrej technologii. Mówię o technologii, o energii odnawialnej. Trzeba zamknąć kopalnię i 30 lat temu, gdy była ku temu pierwsza lepsza okazja, gdybym ja był mądrym gospodarzem tego kraju, to bym powiedział, że każda firma, która zatrudni górnika z likwidowanej branży górniczej i da mu takie samo wynagrodzenia, tyle samo odpisze sobie od podatku, który zapłaci. Uwierz mi, że po roku nie byłoby tematu kopalni i tematu górników. Tylko czy ci górnicy chcieliby pracować w tych firmach? Oczywiście, że uwierz mi, mitem jest, ja pochodzę ze Śląska, znam bardzo wiele rodzin górniczych na wsi, na której mieszkałem. Uwierz mi, zwłaszcza Ślązacy, naprawdę pracy jest we krwi. I oczywiście, że na początek trudno sobie wyobrazić, jak ktoś jest całe życie z dziada, pradziada górnikiem, że on dzisiaj ma, przepraszam, pójść do fabryki samochodów, składać jakąś część górniczną, że to jest nie do pomysłu. To właśnie przedsiębiorca ma to zadanie, by tego potencjalnego pracownika sposobić i zatrudnić, a w zamian dostaje od państwa na przykład ulgę podatkową. Nie byłoby tego tematu. Uwierz mi, że nie byłoby tego tematu. Może należałoby podejść do zarządzania krajem, jak do zarządzania przedsiębiorstwem. Zawsze o tym mówiłem. Zawsze o tym mówiłem, że państwo może być tak naprawdę dobrze zarządzaną albo źle zarządzaną firmą. Społeczeństwo jest dobrym albo złym pracownikiem, albo dobrym, albo złym partnerem handlowym. I takie podejście, szacunek biznesowy, który musisz mieć do swoich klientów z drugiej strony. Społeczeństwo jest klientem państwa, tak? To z naszych pieniędzy utrzymujemy tak naprawdę armię urzędników, którzy są istotą tego państwa. Jeżeli tego szacunku nie ma, każdy myśli tylko o tym, jak albo jak wyciągnąć i społeczeństwa pieniądze na to czy na to. No to nie jest, to jest jak firma źle zarządzana, która jest skłócona ze swoimi dostawcami, odbiorcami, która firma jest w stanie funkcjonować. No to powiedz, jak można zrestrukturyzować tę firmę, jak można ją naprawić? Jaki byś widział teraz sposób na to, żeby ta firma lepiej funkcjonowała, bo widzimy wszyscy gołym okiem, że się rozpada. To jest bardzo trudne pytanie, bo to jest tak naprawdę chyba najbardziej odważne pytanie, którą my jako społeczeństwo musimy sobie odpowiedzieć. Czy Polska jako kraj jest domem i firmą, w której wszyscy mamy udziały, czy jesteśmy tylko tutaj gościem w nie swoim domu? I to wymaga z kolei mądre lub niemądre decyzje. Myślę, że niestety słaba edukacja ekonomiczna naszego społeczeństwa, brak jakichkolwiek tak naprawdę podstaw ekonomii, które w wielu krajach, takich jak czy Niemcy, czy Francja, są w szkole podstawowej. Podstawy ekonomii są elementem podstawy edukacyjnej. To nierozumienie prawideł ekonomii będzie prowadziło zawsze do takiej wyniszczonej walki plemiennej, z jaką mamy do czynienia dzisiaj. Po pierwsze edukacja, a po drugie profesjonalne tak naprawdę zarządzanie krajem. To nie politycy powinni zarządzać krajem, ale menadżerowie, tacy, którzy się już spełnili, czy to na uczelni zarządzania, czy będąc tego czy innego szpitala, szkoły, czy samorządu. To jest kuźnia kadr. Dobrym dyrektorem szpitala, dobrym dyrektorem szkoły i dobrym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, to prawdopodobieństwo, że będzie dobrym gospodarzem zarządzającym krajem, jest znacznie większe. Więc pełna profesjonalizacja tak naprawdę rządu, parlamentu, ale to się, nie wiem, to się nie wydaje. Ale to trochę brzmi jak, nie wiem, twój program prezydencki. Nie, proszę cię. Nie chciałbyś? Nie, nie wmanewrujesz mnie w to. Wielokrotnie
o tym. Moja krótka, nawet nie przygoda, moje wystąpienie na kongresie założycielskim Nowoczesnej swego czasu, gdzie byłem poproszony o zajęcie stanowiska jako przedsiębiorca. Zostałem utożsamiany tak naprawdę, już byłem politykiem przez wielu tak nazwanym i Potraktowany, tak. traktowany. Ja podchodzę do wszystkiego profesjonalnie. Dziś mój plan to jest tyle. Co będzie jutro, co będzie za rok, 5, 10 lat, zobaczymy. Aczkolwiek Więc chcę. co wspólnego ma impost z windsurfingiem? Trudne pytanie. Potrafimy łapać wiatr w żagle. Skąd to pytanie? A to jest sport, na którym się znasz? Pływasz na desce? Ja nurkuję. Czyli tam nie potrzeba łapać wiatru w żagle. Co ci daje to nurkowanie? Nurkowanie pozwala wzmacniać szacunek do tego, co masz, i uświadamia ci, że jesteś absolutnie nikim, że zawieszona w toni 20-30 metrów wokół tysięcy organizmów, rekinów. Jesteś nikim. Kompletnie. A kiedyś powiedziałeś sobie przecież, że jesteś zajebisty. Znasz taki stan, w którym czujesz, że tak, to jestem właśnie ja, Rafał, osiągnąłem wiele, jestem zajebisty. Nie. Spersonifikowałaś to, że stan może być zajebisty. Że cała energia, która cię otacza, zdarzenia, na które miałaś lub nie miałaś, jeżeli masz dużo szczęścia, powodują, że czujesz się genialnie. To jest stan ducha, nie ciała i tego, co cię otacza. I uwierz mi, że ja z każdym kolejnym sukcesem, dużym sukcesem, o którym mi się nie marzyło, potrafię się z tej chwili cieszyć coraz krócej. Nawet wydawało, że jak osiągnę to, czego bardzo pragnąłem, to przez tydzień, znacie to powiedzenie, no nie, będzie bardzo. A przez tydzień pijemy, zapraszamy znajomych, cieszymy się. Ja niestety zauważyłem, że ta pokora do porażki, do tego, co cię może spotkać zaraz następnego dnia, jest tak duża, że cieszę się bardzo krótko. No Jeden. co, dajesz sobie prawo do takiej full zabawy i pójścia na całość z powodów odnoszonych sukcesów? Nie, absolutnie nie. Potrafię się bawić. Naprawdę potrafię się bawić. O, wiem, widziałam. Ale. Jesteś w tym bardzo dobry. Ale czy było kiedyś tak w twoim życiu, że powiedziałeś sobie, jestem zajebisty? Może kiedyś, wiesz, jak byłem szczeniakiem, niedojrzałym, osiągnąłem, zarobiłem pierwszy mistrz. Może wtedy, tak? Albo gdy byłem uczelni i dostałem ktoś chce odkupić moją firmę za, już nie pamiętam, 30 milionów złotych. 30 milionów. Tak, gdy kończyłem studia. Ja powiedziałem, jakie 30? Ktoś mi dzisiaj daje 30? Przecież sky is the limit, jestem bardzo młody, tak? Jestem właśnie zajebisty, tak? To pewnie wtedy tak myślałem. Potem tyle razy dostałem baty, że no właśnie, już tak nie myślę. Ale dla Omeny jesteś. Jak myślisz, za co najbardziej cię ceni? To nie pytanie do mnie, no. Ale myślę, że to czujesz. Jesteś już na tyle dojrzałym facetem, żeby wiedzieć, czym ją urzekasz. Wiesz co, myślę, że właśnie tym podejściem do życia, w którym jestem walecznym skorpionem, który się nie poddaje, który walczy, tak? Który już nie jest szczeniakiem, nie zachowuje się jak szczeniak i nawet nie myśli jak szczeniak, bo czasami można nawet tylko myśleć o tym. I że właśnie dużą kontrolę i pokorę. I bardzo często mnie pyta, zwłaszcza ostatnimi czasy, mam nadzieję, że się nigdy nie zmienisz, albo mam nadzieję, że wiesz, woda sodowa tak, a ja zawsze odpowiadam, kochanie, woda sodowa to już dawno uderzyła, to już tego gazu nie ma w tej butelce, który by jeszcze uderzył do głowy, to już jest tylko naprawdę racjonalizm i to taki daleko posunięty, no. No bo potrafi woda sodowa uderzyć, kiedy są pieniądze. Jasne, oczywiście, że tylko powiem ci, że w życiu miałem tyle przypadków, że źle się to kończyło i niestety 9 na 10 w takim często przedwcześnie, często
przynajmniej dwóch kolegów, których już nie ma na świecie od kilku lat, dlatego że im tak właśnie dobrze poszło, że soduwa do głowy. Odpaliła. I naprawdę, jak masz duże doświadczenie życiowe, a ja mam naprawdę dużo i cały czas się uczę, to ci nie grozi. To w ogóle to już nie ta bajka. Chciałam Ci bardzo podziękować, Rafał. Nie wiem, czy mogę mówić, nie wiem, wokół, że InPost wkrótce rozpocznie rekrutację, bo tylu młodych ludzi nas otacza, że może tam chętnie by wysłali jakoś swoje CV. My Jest to możliwe? rekrutujemy, tylko już nie na stanowiska kurierów, ale na te troszeczkę wyższe. Na wyższe, czyli jakie trzeba mieć doświadczenie, pewnie zawodowe na innych stanowiskach, tak? Żeby składać papiery. Mówię to, bo ogląda nas bardzo dużo osób dzisiaj, co jest niewątpliwie Twoim sukcesem. I dlatego myślę sobie, że jeżeli rekrutujecie, no to domyślam, że to oczywiście są działy rekrutacji, HR-y, które są do tego stworzone, żeby rekrutować Waszych pracowników. Ale też śledźcie naszego linku i na internetową, tam na bieżąco publikujemy ogłoszenia o pracę. Cały czas dużo ludzi mądrych. Super, to bardzo ważne, dlatego że być może właśnie dzięki tej rozmowie ktoś sobie pomyśli, dobra, wchodzę i być może zmienisz jego życie. Chciałabym, żeby tak było. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam z tobą pogadać. Wiesz, Rafale, ja rzadko, zawodowo bardzo rzadko rozmawiam z takimi ludźmi, którzy zajmują się głównie biznesem, ale ja czuję w tobie duszę artysty. Myślę, że to jest też to, co spowodowało, że właśnie jakoś urzekłeś Omenę. Bo tak patrzyłam na ciebie, kiedy Omena przygotowywała, zresztą przygotowywaliście to razem, ale to było to jej dzieło, spektakl Czego nie widać, na premierze którego byliśmy, to widziałam, że żyjesz tym, że jesteś w tym, że ten czerwony dywan, ten piękny garnitur, ta cudowna żona obok, która to wszystko wytworzyła, była w stanie to zrobić też dzięki tobie i że ty też w tym jesteś, że nagle odnalazłeś się w świecie, może nie powiem show biznesu, ale właśnie odnalazłeś sobie taką artystyczną duszę i to rozumiesz, ten zupełnie inny świat, że wy się jakoś przeniknęliście w tym. Ale wiesz co, to w sposób zupełnie naturalny, bo albo coś masz, albo czegoś nie masz. I to, jeżeli się tak definiujesz artyzm i duszę artystyczną, to tak, nuty, na których gra mi, są nutami, które się wpadają do mojego ucha i pewnie dlatego. Więc my się doskonale rozumiemy, jak osiąga swoje cele, podnosi sobie poprzeczkę, tak jak ja swoją podnoszę. Dlaczego jej nie wspierać w każdym celu? Więc zresztą taka jest chyba rola każdego faceta. No nie wyobrażam sobie, że tak nie jest. Mój tata napisał piosenkę pod tytułem Towarzystwo przyjaźni męża z żoną. I myślę, że ona jest idealnie dedykowana, może być wam, idealnie do was pasująca. Także bardzo ci serdecznie dziękuję. Fajnie było pogadać z gościem tak wspierającym kobiety i fajnie jest rozmawiać z człowiekiem, który ma świadomość swojego sukcesu, ale jednocześnie wie, że za rogiem zawsze może czaić się jakieś niebezpieczeństwo i stąd twoja pokora. Dziękuję ci bardzo za to. Bardzo to było dla mnie inspirujące i bardzo, bardzo ciekawe. Fajnie było, że mogliśmy chwilę pogadać. Dzięki wielkie. No i mam nadzieję, że jak już to wszystko wreszcie wróci do normalności, to spotkamy się na imprezie, gdzie ty będziesz znowu DJ-em. Jest taki plan. Super. Wbijamy. Trzymaj się. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie.